Tak, to prawda. Turów stał się symbolem. Symbolem polskiego oporu wobec dyktatu berlińsko-brukselskiego. Symbolem suwerenności energetycznej, ale też symbolem polskiej suwerenności w ogóle. Stał się jednak też symbolem unijnej arogancji. Otóż sędzia z Hiszpanii, zanim zapoznała się z stanowiskiem stron, zanim przeprowadziła w ogóle rozprawę, na wstępnym etapie podjęła decyzję, która nie miała nigdy precedensu na przestrzeni długich lat funkcjonowania TSUE. Zdecydowała się zlikwidować wielki zakład pracy, kopalnie, elektrownie, odebrać pracę tysiącom ludzi, ale też tysiącom kolejnym, którzy z tym zakładem kooperują i są z nim związani. Nie patrzyła na ból, cierpienie, trudy, strach, lęk, który pojawiłby się nieuchronnie w oczach tych wszystkich, którzy ponieśliby dramatyczne konsekwencje tej decyzji, gdyby był w Polsce rząd, gdyby była taka siła polityczna, która chciałaby słuchać Brukseli, na baczność stać i realizować to, co Bruksela mówi. Na szczęście w Polsce była Zjednoczona Prawica. Rząd Zjednoczonej Prawicy pod silnym przywództwem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rząd, który, co oczywiste, wybrał dobro Polski, a nie interesy Niemiec czy Brukseli. I właśnie o to idzie stawka tych nadchodzących wyborów. Bo przed nami wiele zagrożeń, wiele wyzwań i wiele takich decyzji.